Dzień dobry, kochanie. Chyba za głośno. Witamy was na Piotrkowskiej 17. Dobrze słychać z tyłu? Ktoś mnie słyszy? Dobrze. Teraz lepiej? Dobrze. Mam na imię Marek Karawełow, a ze mną jest Dawid Wymysłowski, który jest głównym bohaterem, w sensie nie bohaterem, a organizatorem tego wydarzenia, i go poproszę, żeby powiedział parę słów, o co chodzi. Dzień dobry Państwu. Tak jak Mladen wspomniał moje imię i nazwisko, jestem wolontariuszem grupy Kamena Młodzi. Kamena Młodzi można zdefiniować młodzi młodym. Tworzymy takie jak dzisiaj zdarzenia kulturalne, wydarzenia kulturalne, charytatywne. Dziś walczymy o tego dwulatka, uśmiechniętego. A dlaczego o niego walczymy i o jego zdrowie? Czaruś cierpi na neuroplazmozę. Jego leczenie, no to jest specjalistyczne leczenie w Stanach Zjednoczonych, kosztuje 1 800 000 zł. Zbieramy na niego, na to leczenie już od października z moją pomocą i wielu innych wolontariuszy. I dzisiaj również zachęcamy do wrzucenia do puszek. No i oczywiście odbędą się licytacje. Między innymi ten wspaniały obraz Katarzyny Jastrzębskiej, o której będziemy tutaj wspominać. No jeszcze większe oklaski. Więc tutaj za chwilkę każdy z artystów, którzy zapisze się na listę, co 3 artystów planujemy przerywnik wspaniałej, utalentowanej dziewczyny, która śpiewa w Filharmonii Łódzkiej i jest zrzeszona właśnie w grupie Kamena Młodzi, Natalii Sadowskiej. Wtedy będę mógł tutaj przechodzić i pytać się, o kto chce być zapisany do listy. Także proszę się zgłaszać. Myślę, że każdy rozumie schemat działania. A zaczynamy od współorganizatora, twórcę tego wydarzenia i nie tylko. Człowieka, który już pomyślał o właśnie takim wydarzeniu dla Czarusia na Piotrkowskiej, żeby też artystycznie pomóc. No i jest to ikonista, poeta. Jak o sobie mówi, zaczął pisać wiersze dopóki, kiedy przyjechał do Polski. Ciekawa osoba, jedyny Bułgar, który pisze wiersze, jakiego znam, a wiem, że jeszcze jest pewien Serb. Więc Bałkany w Polsce są dobrze reprezentowane. Mladen Karawełow. Witam, kochani. Nie wiem, czy o tym Serbie mówisz, ale w zeszłym tygodniu było, miałem szczęście go poznać dzięki Małgorzacie Skrawek-Gałęskiej, co organizowała jego spotkanie. Ja chcę zacząć może technicznie na początku. Dawid zaprosi pierwszych gości, a potem Sylwia, pomachaj Sylwia, będzie dalej robiła listę, także proszę się zgłaszać, kto się nie zgłosił do Dawida. Wczoraj miałem bardzo fajne spotkanie z poetką Magdaleną Szpunar. To jest poetka z Krakowa, która miała swój wieczór tu w Łodzi. Bardzo chciała być dzisiaj, ale no życie nie dała rady. Za to
dała dwa jej tomiki do licytowania. O niej co mogę powiedzieć? To jest poetka, która pisze bardzo mocną poezję. Ja wam wyrecytuję z każdego tomika po dwa wiersze. Ja ją pytałem, jak określa swoją poezję. No, były dużo określenia. Dla mnie tak po swojemu określiłem jako dziennikarska. W sensie, że ona w swoich wierszach opisuje dużo różnych problemów z życia. Jak się zacznie, ten jeden tomik jest poświęcony wojnie w Ukrainie. Nawet słyszałem, ktoś powiedział, że on nie czyta wiadomości, a po prostu czyta jej wiersze i już wie, co się dzieje w Polsce i na świecie. Może zacznę z przedstawieniem wierszy z pierwszego tomika. Tomik ma na imię Tyle jej wszędzie, a ciągle tak mało. Tak wygląda ten tomik. I tu taki właściwie przedstawię wiersz, który pokazuje problem życiowy. Tytuł ciągnął do morskiego oka. Ciągnął do morskiego oka. Czyjeś wygodnictwo i nie swoje nie chce mi się. Powłóczą nogami, kopyto za kopytem, do granicy śmierci, na rozgrzanym bruku. Ciągnął końskie życie i jeszcze ludzi trzeba wieść. Skwar rozsadza nożdża, ani kropli wody, do granicy śmierci, na rozgrzanym bruku. Ciągnął, bo przecież są koni. Taki żywot, by wieść i nie swój ciężar nieść. Powłóczą nogami, kopyto za kopytem, idą ku śmierci po rozgrzanym bruku. Chyba nie muszę mówić, o jakim problemie chodzi w tym wierszu. Drugi wiersz, który przedstawię, w krainie czarnej Madonny. W kraju czarnej Madonny i kapliczek przydrożnych mają w sobie tyle złości, że mogliby sztyletować, zanim zdążysz otworzyć usta. W kraju czarnej Madonny i kapliczek przydrożnych wilcze zęby na dzień dobry, więc trzeba uśmiech i jakoś te kły piłować. W kraju tysiący krzyży i kościołów dzwonami od rana przepraszam, leżą krzyżem na granicy i czekają na jakąś śmierć. W kraju czarnej Madonny ostre pazury dla wszystkich czarnych, lecz dla Madonny nie. Więc trzeba uśmiech i jakoś te pazury piłować. W kraju czarnej Madonny słowo matka bezsłowne. Drugi tomik Magdaleny Szpunar pod tytułem 13 pięter ludzkich istnień. Też przedstawię dwa wiersze. Przedstawię tytułowy wiersz 13 pięter ludzkich istnień. 13 pięter ludzkich istnień pogruchotanych jednym uderzeniem bomby. 13 pięter ludzkich istnień pomiędzy żelbetonem własnych stóp i dłoni. 13 pięter ludzkich istnień wypiętrowanych górą śmierci, co zabiera alpinistom wszystkie oddechy,
Wszystkie oddechy w żelbetonie. Wszystkie oddechy w żelbetonie. 13 pięter ludzkich istnień podziurowionych zbrojnym drutem pomiędzy żelbetonem własnych stóp i dłoni. 13 pięter żelbetonowej śmierci. To jest jeden wiersz. Drugi jest pod tytułem Próba zmalować ból. Malują schrony na kolorowo. Na jaki kolor można pomalować śmierć? Ile warstw farby trzeba położyć, by zyskać cierpienie? Czy można zaszpachlować ból? Zlewają się kolory w jedno. Świat malowany krwistą plamą. Na jaki kolor można pomalować strach? Jakim kolorem można przykryć lęk? Próbują zamalować ból, przykryć go warstwami olejnej, a on przepycha od spodu, przecieka pomiędzy palcami. No a teraz Laden przeczyta swoje wiersze, tak? Dobrze. Pochwalę się, że to są wiersze z pierwszej antologii, w której uczestniczę. Myślę, że będzie i ostatnia, ale jest ta pierwsza antologia, są drukowane moje wiersze. Antologia jest z grupy wiersze, fraszki, słowne igraszki. No rekomenduję z tego względu, że tu jest 17 autorów, czy 18. Nie jestem pewny, ale każdy ma po 9 swoich stron. Moje wiersze są chyba 13. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś coś fatalnego. Ale jak na antologię, to jest bardzo dużo wierszy od jednego autora. Także naprawdę to ładnie wygląda. Pierwszy wiersz bez tytułu. Pozwoliłaś diabłu ze snu wyskoczyć. Rozpaliłaś ogień pod padający śnieg. Nie drgnęłaś, że burzy ludzkiej zazdrości dwa serca wystawiłaś. Że inną drogą krok po kroku zaczynasz. Ja już nie śpię. Przytulam ogień. Diabłu z tym śniegiem, uwielbiam burzę. Jeśli to moje serce w twoim jest, nie tęsknię, a na drogę nową moją dłoń ci podaję. Następny też jest bez tytułu, ja jakoś nie stawiam tytułu, nie wiem dlaczego. Samotna czarna wyspa jest ta noc i fale tęsknoty ją zalewają bezlitośnie. Smutki świecą jak gasnące gwiazdy na niebie, ale wiem, że ze świecą słoneczka w tych oczach. Że uśmiech twój uspokoi burzliwy ocean trwogi. Że ty jesteś ten ląd mojego zbawienia. Przepraszam. Że tylko swoją magią możesz zmienić noc w dzień. Smutek, frodosne bicie serca, samotność, w najmilszy dotyk rąk.
bo Ty mnie zmieniasz człowieka. I ostatni. Pisany jest, myślę o łodzi, nie wspomina się o łodzi, ale miało być, że co najmniej jeden wiersz, żeby był w temacie. Próbuję się zbliżyć. Znowu bez tytułu. Przecinam biegiem miasto, czuję wszędzie Twój zapach, zapach Twoich włosów, gdzie moje palce odkryły ogień. Ty jeszcze nie odeszłaś, a ja już tęsknię. Ptak we mnie panicznie macha skrzydłami, bo nie wiem, o który kierunek odlecieć. Twój uśmiech powraca mnie do dzieciństwa, do beztroskiej piaskownicy. Nie boję się spojrzeć w czarne niebo, bo każda gwiazda tam świeci tak, jak Twoje oczy uśmiechnięte. Przy Tobie się czuję przytulony, bajkowo spokojny. Nie boję się, nie wierzę w marzenia, jesteś realna. Bądź moją prawdą, bądź moim oddechem, bądź moim rozgrzeszeniem. A ja zapraszam twórkinię, na nowy nabytek w klimacie słowiańszczyzny i nie tylko, Iga Kołu. Trochę oklasków, a będzie w swoim debiucie u nas i nie tylko na takim spotkaniu wyraźnie. Witaj Iga, co dla nas przygotowałaś? I opowiedz coś o sobie. No właśnie chciałam powiedzieć. Zacząłeś ostro. Przyjechałam. Mikrofonik dla ciebie. Przyjechałam do państwa. Do góry. Jest. Przyjechałam do państwa z Ozorkowa. Książka jest jeszcze w nieco roboczej wersji. Na razie pod roboczym tytułem również. Przeszłe bogi przyszłe. Nie jestem związana na co dzień z tą tematyką, bardziej chyba właśnie hobbystycznie, ponieważ zawód, który wykonuję, zupełnie nie ma nic wspólnego z pisarstwem, natomiast mam wiele okazji do tego, żeby marzyć, myśleć, kontemplować, bo pracuję bardzo wysoko. Jestem kominiarzem. Także widoki wspierają mnie w rozwijaniu moich pasji. Książka ma tematykę słowiańską, jest fantastyką, jest opowieścią o trzech boginiach słowiańskich, które od wielu wieków mieszkają niedaleko, bo w lesie za Zgierzem w okolicy wsi Biała i tam pilnują tego, aby historia toczyła się w taki sposób, aby kiedyś bogowie słowiańscy mogli wrócić. No i właśnie zaczyna dziać się tak, że rzeczywiście chcą z impetem skoczyć z powrotem na swoje miejsca, na swój piedestał. No i stąd w ogóle koncept, że zaczniesz pisać właśnie o słowiańskim, bo tak jak on na ostatnim spotkaniu z Danielem Domagałą wspomniałem, że mówimy dużo o mitologii egipskiej, o mitologii greckiej, a ta mitologia słowiańska jest trochę pomijana. Czemu akurat właśnie poparłaś? Może dlatego właśnie, że to nie jest wyeksploatowany temat? Czy coś zaczytałaś się w tekstach Andrzeja Sapkowskiego, który jest związany de facto z Łodzią? Co jest powodem? Znam teksty Andrzeja Sapkowskiego, bardzo je lubię i to chyba były, przyznam się niestety, jedne z pierwszych książek, które przeczytałam w całości. Rzadko interesowały mnie lektury, ale te pochłonęły mnie w całości. W całości zupełnie cudowny język, piękny, piękny, obfity w literę R. W mojej książce zresztą też często się to zdarza. Rzeczywiście temat jest naprawdę niewyeksploatowany i bardzo duża nisza jest w
tym temacie. Bardzo boli mnie to, że dzieci moje nawet uczą się o tym, jak to w Grecji z bogami bywało, o naszych zapominane, a nasza mitologia jest przepiękna, soczysta, namiętna i naprawdę warto się w niej zagłębić. Jest nasza, co najważniejsze. Tak, 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 tak. No właśnie, mówię to trochę jak obce znamy. Bardziej nawet chyba wschodnia niż tu nasza. My tak trochę nią zahaczyliśmy jako Polacy, ale rzeczywiście okolice pana jak najbardziej na pewno głębiej w ten temat wchodzą. Dobrze, no to poprosimy o jeden z fragmentów twojej książki. Joanna, jak wyglądają właśnie prace nad nią? W jakim jesteś etapie? Cały konspekt jest już zamknięty. Historia już wie, jak się skończy. Ja również to wiem, natomiast jeszcze dosłownie szlify zostały do tego, żeby ją zakończyć. To trudne, dlatego że mnie bardzo wiele sytuacji w życiu i ludzi inspiruje. Jeśli poznaję kogoś, kto jest dla mnie ciekawą postacią, to on się musi znaleźć w tej książce i na pewno się znajdzie. Dobrze. A ja mam takie pytanie, jak to się zdarza, mitologia, ty spotykasz kogoś nowoczesnego, jak to przeplatasz z tą mitologią? To trudne, bardzo dużo pracy temu poświęcam i bardzo chcę, żeby ta historia, choć oparta jest w dzisiejszych czasach i dzieje się teraz i tutaj, wśród naszych sąsiadów, żeby mocno zakorzeniona była w tej prawdziwej mitologii, o której tak mało wiemy, i żeby książka zachęcała do tego, żeby sięgnąć do tych prawdziwych tekstów mitologicznych, choć jest ich bardzo niewiele, ale na pewno chociaż do historycznych opracowań na ich temat. Dziękuję. Przeczytaj nam, żebyśmy mieli jakieś pojęcie. Bardzo. W zakonie mówili o nim olbrzym. Kiedy koledzy podśmiewywali się, że wygląda raczej jak wiking, a nie jak kapłan. Nic dziwnego. Dzieckiem był krótko. Zakonnicy, którzy go wychowywali, nie potrafili zastąpić mu rodziców. Dojrzewał więc szybko i rósł szybko. A sport był jego najlepszym przyjacielem w pustoszejącym już zakonie. Jego cela była miniaturową siłownią. Każdy zaoszczędzony grosz błażej przeznaczał na sprzęt do ćwiczeń. Tłumaczył braciom, że to jego sposób na modlitwę. Bóg kocha też sprawnych ludzi, powtarzał z przekonaniem i uśmiechem, a oni machali ręką i po cichu kibicowali jego wyczynom na drążku. Czasami jego akrobacje zadziwiały ich tak bardzo, że zaczynali wątpić w istnienie sprawiedliwości przyciągania ziemskiego, jakby ta złośliwość świata jego akurat nie dotyczyła. Sprawiał wrażenie, jakby grawitacja go omijała. Niektórzy próbowali nawet powtarzać jego wyczyny, co zazwyczaj kończyło się bolesnym upadkiem i kontuzją. Chłopiec wyrósł na przystojnego mężczyznę, co obudziło zaniepokojenie jego nauczyciela, szykującego Błażejowi miejsce w seminarium. Obawiał się zgubnego wpływu ciekawego świata na zamiary młodego przyjaciela. Ten jednak z niesłabnącym zapałem dążył do realizacji planów mentora. Ja nie wiem, czy oni cię tam zechcą, powtarzał stary mnich. Kupa materiału na sutannę pójdzie, a i dziewki będą się za tobą za bardzo oglądać. Po coś ty takie mięśnie hodował? W posłudze one ci nie pomogą. Po chwili jednak ton łagodniał, a zresztą idź i wojuj ten świat. Ustaw tam ich tak za murem, jak nas tutaj poustawiałeś. Łobuzie, ja już nikogo uczył nie będę. Okazuje się, że o zgrozo ty nauczyłeś mnie więcej niż ja ciebie. Idź precz, kołtunie, mruczał zazdrośnie, a włosy ci zetną. Zobaczysz. Niech próbują, ojczulku, niech próbują, odpowiadał Błażej, zarzucając długi warkocz na plecy. Włosów zazdrościły mu nawet kobiety. Cieszył się lśniącymi brązowymi lokami, które co dzień zaplatał w dobierany warkocz, wijący się od czoła aż po pas. A gęsta broda sięgająca piersi dopełniała wizerunku nieokrzesanego łobuza. Prawie dwumetrowy ksiądz z zarosem wikinga może budziłby strach wśród wiernych, gdyby nie jego oczy. Były posiadaczem niezwykłego niedźwiedziego spojrzenia. Jego ciepłe brązowe ślepia były bystre i głębokie jak morze pierwotne. Rozpuszczały największe lody, uspokajały i koiły wszelkie zwady i niepokoje. Jego wzrok jaśniał mądrością i dostojnością. Te oczy są dużo starsze od ciebie, Błażeju. Bóg jeden wie, komu je zabrał, zanim podarował tobie. Zamyślał się czasami staruszek opiekun, czasami też przyglądał się im tak intensywnie, jakby próbował sobie przypomnieć, czy gdzieś już nie widział tych mądrych, niedźwiedzich ślepi. A
ale przebiegłaś przez ten fragment szybko, jakbyś chciała skończyć. Ale tutaj też pojawia się taka, jakby też, jak i u Sapkowskiego, przeplucienie właśnie sytuacji aktualnej, tej politycznej i społecznej, w świat fantasy i, no i, no i właśnie też taki klimat słowiański, więc, więc ja jako fan również Wiedźmina bardzo ci to za to dziękuję. No ale my powiedzieliśmy o Andrzeju Sapkowskim, no ale kto tutaj jakby też czy też uderzysz w poezję, czy to tylko i wyłącznie jest, jest proza? Jest tutaj odrobina poezji. Siostry, które są głównymi bohaterkami tej książki, bardzo lubią mówić szeptem. Wiele zaklęć, które rzucają, również jest wierszowanych. I to niektóre z tych wierszy to są nawet teksty, które pisałam jeszcze w podstawówce i gdzieś tam w głowie mi zostały, a teraz się udało je wykorzystać i mam nadzieję, że tu pasują. U Tolkiena dużo jest piosenek, właśnie krasnoludzkich czy też innych. No ja tutaj nie chcę dużo spoilerować, wyciskać z siebie, no bo jednak jeszcze książki de facto nie ma na półkach. Ale poprosimy o kolejny fragment, ażeby nie przedłużać, bo inni poeci już się stresują i czekają na swoją kolej. No właśnie, ja tak szybko, biegnę, żeby oczywiście wszyscy mieli czas. Aż tak się nie spieszymy, spokojnie. No i wspomniałaś o wiedźmach. Ale jakie inne postacie, czy też bestie z Słowiańszczyzny i z tej mitologii można spotkać w swojej książce? Bardzo wiele, bo tak naprawdę w książce zaczyna się rozgrywać bitwa między demonami a ludźmi. Demony bardzo chcą wrócić na swoje stare miejsca i bardzo chcą zarządzić. Spotkamy jednooką Licho, spotkamy Stwolimę, Strzygi, Strzygożony, Lesie. Bardzo dużo stworów starosłowiańskich, o których trochę już zapomnieliśmy, a ja staram się je przypomnieć. No i chwała ci za to. No ja myślę, że akurat trafiłaś, no i w ogóle jak ty się poznaliśmy, to ty tylko wspomniałaś o tym, że tworzysz książkę związaną ze Słowiańszczyzną, zapaliły mi się oczy jak złotówki, że właśnie jest osoba, która pochyla się nad tym, no i zwłaszcza, że tutaj nasza historia jakby regionalna jest osiana właśnie tymi opowieściami, więc jest z czego czerpać inspirację. Tak, chcę powiedzieć właśnie, że książka też nawiązuje trochę do historii Łodzi i Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego tutaj w Łodzi, dlatego że w Białej, właśnie koło Zgierza, jeszcze przed wojną odkryto niezwykłą popielnicę twarzową. To jest takie naczynie, w którym umieszczano niegdyś prochy zmarłych, która jest bardzo bogato zdobiona w piękne wzory. Jednym z tych wzorów jest swastyka, która zresztą później była bardzo brzydko wykorzystana przez nazizm, ale kopia tej popielnicy nadal jest tutaj możliwa do oglądania w Muzeum Archeologicznym. Oryginał jest schowany gdzieś w podziemiach, ale o niej również w książce opowiadam, więc warto będzie, myślę, zajrzeć i chociaż w tym temacie przeczytać ją głębiej. To ja właśnie miałem inne pytanie o tych zaklęciach, ale ty nawiązujesz do faktów prawdziwych. Tak, a te zaklęcia to są faktologicznie. Tak, bardzo staram się, żeby rzeczywiście one nawiązywały, nawet jeśli nie konkretnie do zaklęć, to do modlitw i rytuałów, które nasi przodkowie wykonywali po to, żeby zapewnić sobie dobrobyt i przychylność bóstw i demonów. Na pewno bardzo staram się też, żeby przedmioty wykorzystywane w czasie tych zabiegów siostry były odpowiednio opisane. Sięgam do książek mówiących o prastarych ziołach, które nadal rosną w okolicach naszych lasów, po to, żeby to było jak najbardziej prawdziwe.
przeczytaj nam następny fragment. Ale się nie spiesz, naprawdę. Młodsza z boginek otworzyła dłonie, rozkładając je wygodnie na stole. Zerknęła na nie ze skupieniem i szeptała przez zaciśnięte zęby, ciągle powtarzając: czas niedobry, czas niezły, czas sprawiedliwy. Czas niedobry, czas niezły, czas sprawiedliwy. Na dłoniach wieczernicy znów zaczął pokazywać się srebrzysty piasek. Dziewczyna wzięła głęboki oddech i dmuchnęła w kierunku swoich palców, jak gdyby zdmuchiwała świeczki na torcie. W powietrze uniósł się tuman księżycowego pyłu. W chmurze srebrnego piasku zaczął ukazywać się niewyraźny obraz. Błyszczące drobinki łączyły się, nadając tumanowi kształty. Można było rozpoznać postacie, które po chwili Wiesa wprowadziła w ruch, delikatnie przesuwając pod nimi dłońmi. Kierowała niby jak marionetkami. Wyglądało to jak rozsypujący się obraz piaskowy, jak żywa mandala zdmuchiwana sprzed oczu wiatrem zapomnienia, jak uciekające wspomnienie. Nad drewnianym stołem zaczęły rozgrywać się sceny z piekła rodem. Jaga widziała wiedźmy wpędzane do lochów, zapinane w dywy, palone na stosie. Ha, czyli jednak inkwizycja. Lucerna oglądała te sceny ze łzami w oczach i opowiadała dalej. Powodem tych wydarzeń nie było nawracanie pogan i tuszowanie ich dziedzictwa rodzimowierczego. Przecież istnieje wiele podań opisujących rytuały, modlitwy, nas, boginniki, esencje, demony, zmory, bogów chtonicznych, niebiańskich i wodne smoki. Te księgi przetrwały. Lucerna uniosła głos z wyraźnie poruszona emocjami. Znasz te opowieści. Wielu kronikarzy, na których wiedzę opierają się ludzie, to katolicy zakonnicy. Wieki pisali o poganach, badając ich zwyczaje i czerpiąc z nich. Biskupi i papieże nie pozwoliliby sobie na zaprzepaszczenie takiej wiedzy. Powodem tych ognistych stosów karmiących się prastarymi księgami nie była historia pogan, a historia Velesa. W tym momencie wieczernica machnęła ramionami i rozwiewając paskowy obraz, historia piaskiem pisana szybko rozpłynęła się w powietrzu. Ja tam coś jednak o tym Velesie słyszałam. Księgi były cenzurowane od zawsze. Przekaz informacji od wieków działa tak samo jak dziś. Nie da się plotki usunąć w całości. Co raz pójdzie w eter. W internecie nic nie ginie. Wyście to wymyśliły? Kilka moich fotek można by było jednak usunąć zupełnie na stałe. Jaga spotkała zimne spojrzenie Lucerny i przycichła. Opowieści o Velesie przekazywane są od pokoleń właśnie w formie plotki. Niesprawdzonej informacji, teorii bez dowodu, spisku hipsterów, czy jak chcesz to nazwać. Prawdziwe historie o nim pisałam ja. Któż by inny? Ja znałam go najlepiej. To były piękne opowieści Jaga, pisane dziejami jednego z najpotężniejszych bogów. Ogromną mocą sprawczą, niesamowitą intuicją, namiętnością. Kochałaś go? Nie, Jaguś. Nadal go kocham. Jak ciebie, siebie, siostry, nigdy nie przestałam. I nic nie zmusi mnie, bym przestała. Jesteśmy jednością. On jest brakującą częścią mojej duszy i świadomości. Tak długo go nie było, tak długo musiałam powtarzać sobie w myślach, że on naprawdę istniał. Jestem pewna, Jaga, to jest Veles. Jaga z każdym słowem Lucerny bladła coraz bardziej. Przełykała nerwowo ślinę, bo coraz trudniej było jej zatrzymać mnożące się w głowie cierpkie słowa zaciśniętych zębów. Pięknie, znalazł się eks, co? Coś mi zaczyna śmierdzić propozycją trójkąta. Przyznam, nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, ale z Bogiem może. Pomyślę, jestem otwarta na propozycję, wiesz? Życie w jawi mam jedno, więc zamierzam się ubawić. Powiedz mi tylko, skoro on taki fajny, to gdzie on był tyle wieków? Nie masz powodów do obaw. Nie czuj się zagrożona. To inny od naszej rodzaj relacji. Ha, co boski, no to ja odpadam. Veles i ja nie powinniśmy się połączyć. Należymy do innych światów. Naszym zadaniem było uzupełniać się, ale i mijać. Mieliśmy być jak kochankowie tego samego Boga. Nie wiedzieć o sobie nawzajem, zaspokajać zupełnie inne potrzeby i mijać się w drzwiach sypialni, na progu dnia i nocy. Stało się jednak zupełnie inaczej. Stało się to, co dziś.
spotkały się nasze własne potrzeby. Dotknęliśmy się i zaiskrzyło. Okazało się, że jesteśmy do siebie zbyt podobni. Nie umieliśmy się już ignorować. Wiedziałam, że Veles stawia dobro ludzi nad wszystko. A ja czułam to samo. Pokochałam ich tak, jak on ich ukochał. Był dla nich moralnym ogniskiem, sercem wszechświata. Jego miłość do nich była męska i krzepka, sprawiedliwa. Czułam się przy nim lepszą, niż byłam w rzeczywistości. Zaniedbałam swoje pierwotne obowiązki. Sądziłam, że mogę poświęcić się tylko ludziom, że moje sprawunki będą... No nie, teraz sama nie wiem. Sądziłam, że świat będzie kręcił się dalej. Tak się nie stało. Wschody słońca zaczęły się opóźniać. Ziemia się zmieniła. Zbielała na setki lat. Veles i ja byliśmy tak zapatrzeni w ludzi, że nawet tego nie zauważyliśmy. A naszemu wspólnemu Bogu to się nie spodobało. Rozdzielił nas, ukarał. Kazał mi zniszczyć wszystkie dowody istnienia Velesa. Mówił o historii naszej miłości do ludzi jako pierwszej z tych, których musieliśmy się wstydzić. Ha! A Kevin sam w domu wam się udał. Jaga, kiczort ci siedzi na języku. Powiedziałabym ci Veles, zachichotała nieśmiało. Daj mi wyjaśnić. Jucerna dotknęła policzków Jagi ciepło i serdecznie. Oparła czoło kochanki o własny policzek i zaczęła szeptać. Wiem, że cięty humor jest twoją receptą na trudne chwile. Kocham te żyletki, które mi plujesz, kiedy tracisz kontrolę nad rzeczywistością. Dziś jednak musimy zachować spokój. Dzieje się coś, czego nawet ja nie umiem zrozumieć, Jaguś. Pomożesz? Ostatnie tylko takie dwie techniczne pytania. Kiedy można oczekiwać tą książkę i jak grubo będzie? Będzie miała około 200 stron. Jak długo? Mam nadzieję, że już urlop pozwoli mi skończyć. A kiedy ten urlop? W lipcu. To dziękujemy. Dziękujemy. Po prozie trochę przydałoby się trochę odpoczynku, odsłuchania, więc była poezja, była proza, więc teraz pora na muzykę. No i wspomniałem już o Natalii, która będzie dla nas śpiewać dzisiaj. Zaprosimy ją tutaj. Ona dumnie kroczy. Więc szykuję sobie tekst, a ja ją przedstawię. Przedstaw ją, bo ona... Ona się trochę wstydzi, stresuje się, ale zapewne kiedy wystąpi, to wam wszystkim szczęśliwą podpowiem. Natalia Sadowska od 5 lat jest w Kamieniu. Kamieniu młody. Mówiąc szczerze, to Natalia Sadowska była przeciwnikiem powstania Kameny. Była pierwszym członkiem, można tak powiedzieć, oficjalnie, oprócz mnie. Śpiewa mi harmonii łódzkiej, można ją usłyszeć również w chórze w Kościele Ewangelickim Wozokowie, Konkordia, dobrze mi odpowiadasz. No i na licznych spotkaniach autorskich organizowanych przeze mnie Stanisława Siedzińskiego. No i ja tutaj szyję, a tutaj jest wybierany podkład. Proszę Państwa, dla Mai, która się pojawiła właśnie teraz, poprosimy o udanie się do Sylwii, zapisanie się do listy, no i innych poetów, którzy w międzyczasie dotarli. Tutaj chyba Pani też. To poproszę do udania się do Sylwii, tam Sylwia zapisuje na liście, tak żeby to nam sprawnie szło. Czy jesteśmy już gotowi? Jeszcze będę szył. Proszę Państwa, wspomniałem o Czarusiu. Dodał w międzyczasie również dziadek Czarusia. Oczywiście wiemy, że w dniu wczorajszym wrócił z Krakowa. Jest po pierwszej fazie immunoterapii. Bardzo źle ją przyjmował. Spucha mu buzia, ale już jest lepiej. Wiemy, że niebawem, za 3 tygodnie, będzie kolejna faza. Takich faz będzie 5. Jeszcze 4, czemu musi przewalczyć i wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Pociąg jest 1 800 000, już mam 80% zbiórki na się pomaga. No i mam nadzieję, że dzisiaj każda złotóweczka przybliża nas do celu. Widzę, że już Natalia gotowa, także ja zmykam ze sceny i zostawiam Was z Natalią. Raz, dwa, trzy. Raz. Możemy zaczynać? Bo ceny jeszcze nie znał nikt.
zrobił helikopter. Uważaj. Jak Marek Kubicki. Kochani, teraz chcemy wam pokazać ten obraz. Powiesz więcej o nim? Kasia go wystawia na licytację. Na razie nie będziemy licytować. Chciałbym ładnie, żebyście sobie go obejrzeli, bo zasługuje dobrą cenę. Tak go postawię. I oczywiście może i Kasia. I Kasia się pojawiła, więc zaprosimy. Więc zaprosimy. Też tutaj mam w ręku, dzierżę ostatni magazyn Kameny, naszego magazynu, magazyn rzeczy różnych. Jest tutaj wywiad z Katarzytą. Opowiedz kilka słów o obrazie, co przedstawia, kogo raczej, no i o akcji Leczak. Zazwyczaj maluję, jak widać, kobiety, tam wisi... Usiądź, Kasia. Jak cię zmusiliśmy. Tak, zazwyczaj maluję kobiety. Tutaj na tym obrazie przedstawiam kobietę. Ten nie działa. No, ten działa. Działa już. Ten działa? Ten działa. Tutaj przedstawiam kobietę nadzieję. Nadzieję. Są tutaj kolory pastelowe. Wychodzenie z zimy w wiosnę. Ptasie skrzydła. I po prostu pomyślałam, że obraz będzie pasował tutaj do wydarzenia, do nadziei i na pewno będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że obraz wylicytuje się za super kwotę, żeby wspomóc Czarusia. Dobrze, więc zaczynamy od 100 zł, ale tutaj... Ale sobie pomyślcie, jeszcze nie licytujemy. Jeszcze nie licytujemy, ale potem... Też chcę powiedzieć, mieliśmy takie szczęście się wywiesić czy powiesić. Bohema 5 to jest grupa, która no ona istniała, ale miała taki okres odpoczynku, powiedzmy ponad rok. Robimy swoje odrodzenie, zmartwychwstanie, jak chcecie to. I przy okazji chcę zapowiedzieć, tu wszystko po ścianach już jest wywieszone. Parę moich obrazów, ikon jest moich, Kasi obrazy też, one są tu z tyłu ściany, Darek Karabowski, Anna Natalia Gawrysiak i Jarek Lubecki, który nie mógł być tutaj, bo w pracy, też mógł przeczytać parę wierszy. Okazało się, że w Bohemie oprócz 5 artystów już jest i 2 poetów, co też jest fajnie. No powiedz coś. No więc zachęcamy do licytacji. No i do zakupienia magazynu rzeczy różnych. Jeśli Marek, jeszcze mamy ten egzemplarz z Katarzyną wywiadem? Czy on jeszcze jest dostępny? Bo mam tutaj do redaktora naczelnego naszego pisma. Co? Nie wiem, jakieś ślady na ilości może jeszcze. Jeszcze jest, więc jeszcze jest nadzieja, że ten wywiad będzie można przeczytać. No ale dziękujemy za obraz i za obecność dzisiaj. No i że w ogóle działasz dla Czarka. Ja również dziękuję. Dziękujemy. Przy okazji też wrócę do Bohemy 5. Powiem, że 11 maja tutaj będzie wernisaż oficjalnie, także zapraszam. Będą wszyscy artyści i będzie ciekawie, bo z artystami zawsze jest ciekawie. No oczywiście, a z tym artystą, który zaraz wystąpi, zawsze jest ciekawie i to potwierdzamy 3 wykrzyknikami. Spider-Man. Nielubiący schody. Tak, uwielbiający loty dalekiego zasięgu. Poeta, wiele nagród zdobywa, aż trudno nadążyć, kiedy on był i gdzie on był. I kiedy odebrał te nagrody. Dokładnie. Człowiek związany ze środowiskiem poetyckim łódzkim, ale też i krakowskim. Proszę Państwa, Marek Kubicki. Zapraszamy.
gadać dzisiaj. Siadaj mikrofon i opowiadaj. Dla osób, które nie znają Marka, możliwe, że znajdą się takie. Opowiedz kilka słów o sobie. Tylko proszę nie godzinę. No ale cóż chciałbyś wiedzieć? No, wszystko o mnie chyba już zostało powiedziane. Co cię inspiruje w poezji? Co mnie inspiruje w poezji? Wiesz co? Trudno powiedzieć. Bo poezja to taki jakby poeta to taki malarz obrazów. Coś tam się w głowie nagle pojawia i staramy się to w jakiś poetycki sposób przedstawić, może nie do końca rzeczywisty obraz tej chwili, bo poeta zawsze odnosi się do jakichś, znaczy stara się ten przekaz w jakiś sposób trochę zakodować. Także to nie są takie obrazy wprost, chociaż czasami są, bo jest taka poezja, która na przykład jest reakcją na coś i wtedy no te środki poetyckie powiedzmy są uboższe, bardziej chodzi o pokazanie danej chwili, danego zdarzenia. To nie fajnie, że poeci ukrywają coś od nas. Powinni wszystko oddawać. No tutaj można posługiwać się cytatem, że sztuka to kłamstwo, by poznać prawdę sobie samym. Wiesz co, no coś w tym jest, bo gdzieś tam głęboko, znaczy każdy z nas ma jakiś tam swój kod, jeżeli, bo ja czytając poezję staram się te kody odnajdywać, każdy z nas pisze w jakiś określony sposób, ma jakiś swój rozpoznawalny styl, nie wiem, być może ja też już taki posiadam, no a Wprost to chyba proza. Poezja jednak troszeczkę czaruje słowem, no. Jakby nie było. No więc, cóż można powiedzieć? Oczaruj nas swoją poezją. A ja dzisiaj chyba was nie będę oczarowywać, bo ja dzisiaj będę łamać wszystkie schematy, tak? Bo do mnie przylgnęło, że jestem lirykiem, romantykiem. Dzisiaj chyba taki nie będę. No i bardzo dobrze. Przeciwnie. To się chwali. Nie wiem, ile mogę wam pokazać. Będzie taki z ostatnich niepublikowanych jeszcze tekstów. Daj nam tylko znać, jak będzie ten kod, my spróbujemy go zadać. Wiersz pod tytułem Horrendum. Szedłem donikąd, bezmózgowiem, wśród obumarłych neuronów. Pod sztuczną palmą młody człowiek podłączał mózg do telefonu. Gdym spojrzał w oczy mętnie łzawe, czułem się prawie jak odmieniec, który chce dostrzec prawdy skrawek poprzez globalne zaślepienie. Opodal gwiazdy umierały. Pod nimi starzec nieszczęśliwy gmerał w znaczeniach nadpruchniałych i morfologii słów sędziwych. Fotosyntezą się rozszalał grad niepokornych myśli. Moknął. We wszystkich znanych mi astralach planeta płonie za mym oknem. Prosimy o następne. Często mijasz, bo mieszkasz w Łodzi, tak? Mieszkasz niedaleko naszego jednorożca, o którym będziemy dzisiaj wspominać. I ty chciałeś mnie na tę łódź naciągnąć, tak? I dlatego łódź. A ja cię niestety zaskoczę, bo powiedziałeś o jednorożcach, więc no ja sobie tam pomyślałem, jakby tego jednorożca ująć w tej poezji. No i pisałem właściwie dzisiaj wiersz, gdzie ten jednorożec się pojawi, ale może nie do końca tak, jak chciałbyś, żeby się pojawił. No, wiadomo, różne można spojrzenia na jednorożca. Wspomniany już Andrzej Sapkowski miał dosyć erotyczne spojrzenie na jednorożca. Zaskocz nas. Dobra. Postaram się was zaskoczyć. Ogieniec. Sam nie pojmuję, jak dziwny ze mnie człowiek. Czy to natury sprawka, czy też wybryk losu.
skąd mi się biorą takie dziwne myśli w głowie? Życie pojmuję w tylko sobie znany sposób. Nie dla mnie wszystkie najmodniejsze trendy świata. Kolczykowanie, tatuaże, dziury w ciuchach. Ja się opieram na sprawdzonych aksjomatach. Influencerów moja dusza nie chce słuchać. Mnie nawet obco brzmiące słowa parzą w język. Dostrzegam piękno w swojsko szeleszczącej zgłosce. Uwielbiam wręcz przy dobrej książce się odprężyć. Jeśli istnieje, pewnie jestem jednorożcem. No, zrobiłem ci przykusanie, co mam dzisiaj było. Znaczy, przygotowałem podobny wiersz, więc myślimy podobnie. Marek Kubicki, jak i ja, jest tutaj wolontariuszem i jakby głównym pionem w Kamenie. Więc co tutaj jest planowane w Kamenie i jakie kolejne działania? Kamena, jak wiesz, no, zazwyczaj pomaga w przygotowaniu. Opowiedz coś właśnie osobom, które nie znają Kameny. Ja mam sobie opowiadać. O Kamenie. Znaczy Kamena. No dobrze, Kamena to a jak chcesz o sobie opowiedz. Który łączy poetów sprawnych i mniej sprawnych w działanie przez działania artystyczne. Taki ruch, który pomaga ludziom się otworzyć poprzez poezję. Przygotowujemy spotkania, wieczorki autorskie. Pomagamy w redakcji tomików. Wydajemy książeczki spotkań. Ostatnio znaczy, mamy takie coroczne akcje, gdzie pojawiamy się na przykład na Dolnym Śląsku. Za chwilę w maju będziemy tam mieli swoje spotkania. Wybieramy się tam z dwoma programami. Co jeszcze o Kamenie? No Iga, jeśli chcesz wydać książkę, no to musisz się ładnie uśmiechać do Marka. Oczywiście też tutaj patrzę na Maję, która zaraz wystąpi, nasze nowe odkrycie, więc też będziesz mógł posłuchać. A co jest najważniejsze w Kamenie, to to, że my łączymy trzy pokolenia, czyli młodzież pod moimi skrzydłami, Marek Kubicki, średni wiek, mógłby być moim ojcem. Myślałem, że Marek jest oddzielne pokolenie. Sam sobie. No i oczywiście Stanisław Śledziński. No tak, człowiek orkiestra, człowiek o wielu twarzach, który ma masę odczytów, masę prelekcji na terenie całego województwa łódzkiego w sumie. Jeden z cykli, które prowadzi to kobiety, o których w Łodzi zapomnieć nie wolno, gdzie przypomina właśnie osoby, które no, znaczyły coś dla historii miasta, kobiety szczególnie. Dobrze, zostawiam Państwa z kolejnym, oddaję kolejny wiersz, a ja udam się wyciągnąć z kartonu magicznej rzeczy twój tomik, jeszcze jeden mam czytać? Jeszcze jeden, a ja w międzyczasie... Tak jest regulamin, po trzy wiersz. A ja w międzyczasie znajdę twój tomik. Co, a to taki tekst będzie wyraz mojego buntu przeciwko temu, co teraz się dzieje. Taki wiersz napisałem pod tytułem Wszystko i wszyscy won. Won z dziadem wieszczów Mickiewiczem. Won z jego dzięcieliną pałą. Jego zapędy katorżnicze napsuły wszystkim krwi niemało. Won też z powstaniem wielkopolskim, rzezią wołyńską i Grunwaldem, a w kwestii reparacji polskich miecze, choć nagie, są coś warte. Won z Bełzą, z Konopnickiej rotą, z Inką Czarneckim, Karskim, Rejem. Fryderyk Nietzsche jest jak złoto, człowiek czytając anieleje. Won z Mrożkiem, won oraz z Hołdem Ruskim, Norwidem, Kolbe i Demarczyk, Przeor Kordecki, won Nerwuski, won z kabaretem panów starszych, won z żołnierzami niezłomnymi, bitwą pod Wiedniem czy Pileckim, won z CPK,
portem olbrzymi projekt wszak może być zdradziecki. Wąs Kochanowskim, Popiełuszką, wąs w końcu z Janem Pawłem II. Wiara wam nie napełni brzuszków, a może jeszcze wpędzić w długi. Wąs też z chrztem Polski i Batory, z Romeem won i z Julią także. Te bzdurne pierdy, umysł chory, chcąc was omamić w strofy zaprzęg. Z fizyką, matmą won, tak stwierdzam, bo przecież wiedza miał tej wagi. By wrobnikiem być u Niemca, wystarczy przecież znać szparagi. A jak jest powód tego buntu? No, powód buntu, no, nie słyszałeś, jakie plany ma Ministerstwo Kultury na zmianę programu nauczania? To jest chyba główny powód tego buntu i tego wiersza. To się chwali, ten bunt. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marek Kubicki. Dziękuję bardzo. Następny raz. Też chcę powiedzieć, że to, co się tutaj nie wylicytuje, no nie będzie fajnie, ale pójdzie na grupę, która jest stworzona z powodu Czarka i całej tej działalności i tam też będzie wystawione do licytacji. Tak, ona się tutaj nazywa Czarodzieje Czarusia. Na Facebooku można ją znaleźć, no i pomagać na pewno coś się znajdzie, co może państwa zainteresuje. Za chwilę wystąpi poetka, muzyk, pedagog. Tutaj można o niej dużo mówić i dużo pewnie opowie. Proszę państwa. Całoczasowy uśmiech. Tak. To jest osoba, która z jej bije takie ciepło. Rzadko ją zobaczyć, żeby nie było uśmiechu. No tak? I również już widać na twarzy uśmiech, więc zapraszamy do siebie, do nas. Jadzia, siadaj i opowiadaj. To Mikuru twojego nie wylicytują, ale to dlatego, że już poszedł. Tak szybko się sprzedał w Kościele Ewangelickim, w naszym koncercie. Także cóż, możemy jedynie dzisiaj przeczytać twoje wiersze, ale to nie tylko, bo to na pewno ciekawe doświadczenie nas czeka. Powiedz, czy przygotowałeś coś o jednorożcu w takim sposób jak Marek Kubicki, czy coś innego? W mojej twórczości jest miejsce na poezję i piosenki o Łodzi. To fakt. Ale dzisiaj bardzo nietypowy wiersz, poniekąd związany z Łodzią. To jest wiersz dla mojej mamy, wiosenny spacer z mamą, no bo spacerujemy koło bloku, gdzie mieszka moja mama. No to w Łodzi. Jakby w Łodzi, tak. Wszystko można właśnie tak połączyć. No i ja wiesz, szuka, a tak powiemy, że to jest kolejna osoba związana z Kamenem, także też o Kamenie wspomnimy. Jak się tam znalazłeś? Rok temu, tak zupełnie przez przypadek, zadzwoniłam do Lutnik, gdzie odbywają się spotkania grupy poetyckiej Limeryk. No i bardzo szybko nawiązałam współpracę też z Kameną. Poznałam wielu ludzi, wielu przyjaciół, wspaniałych poetów. No i tak poszło. Łódź w świat prawie, że można powiedzieć. Także to taki nietypowy wiersz, który no, można zakwalifikować, że jest to wiersz w łódzkich klimatach. Wiosenny spacer z mamą. Spójrz, w trawie plamki białe, dmuchawce rozczochrane mrugnęły do ciebie, a ty tak rzadko się śmiejesz. Spójrz na te bzy liliowe, puszyście pochylone, szlą uśmiech do ciebie, a ty tak rzadko się śmiejesz. Spójrz, a tu niespodzianka, stres pokrótki od wianka. Plotłaś w nie wspomnienia i wreszcie się uśmiechnęłaś.
a jednak sił resztkami zachwycasz się kwiatami. Wiosennie, majowo, niezapominajkowo. Obojętnie jaki wiersz, nawet ten nazywasz nietypowy. Są nietypowe wiersze, wszystkie wiersze są tak różne i, no tak. I mają swój typ. Dlaczego nietypowy tego nazwałaś? Dlatego, że tak jak już wspomniałam, mam dużo wierszy. Konkretnie o Łodzi, o A ty chcesz powiedzieć, że dla ciebie nietypowe. Tak, tak się zgadzam. Ja myślałem, że sam wiersz jest nietypowy. Nie. No i tutaj wspomnieliśmy o tym, że jesteś również muzykiem. No i wiele osób mówi, że muzycy mają łatwość właśnie przychodzenia i tworzenia poezji. Czy się z tym zgodzisz? Tak. Czyli najpierw trzeba być muzykiem, żeby być dobrym poetą? Czy da się być dobrym poetą i to ułatwia w drugą stronę, żeby być dobrym muzykiem? Tak. To jest łatwiej dlatego, że zwłaszcza jeżeli się tworzy wiersze klasyczne, tak, gdzie musi być zachowana struktura z głosem, rymów, rytmu, to wtedy rzeczywiście tak. Piosenki też są tworzone, jest zachowana symetria i wtedy jest łatwiej, bo słyszy się melodię. Marek Kubicki też jednak osoba pracująca w teatrze muzycznym, mieliśmy klasyków, zupełnie zaburzy to Maja, która będzie miała pewnie wiersze białe zamiast Maje, też klasyka, zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi o cały przekrój twój artystyczny, ty piszesz właśnie rymowane, czy też coś białego masz? No jeszcze się nie odważyłam, ale może to będzie kolejny etap twórczości jeszcze białe, no bo warto się rozwijać czy poszukiwać. Czyli mamy kolejny przecinek, żeby stworzyć wieczór tylko i wyłącznie wierszy białe. Tak, ale ja się zastanawiam, że właściwie sobie uświadomiłem, że nie będę poetą, bo ja jestem artystą, a nie muzykiem. Muszę zacząć grać na czymś. Tak, na trójkącie. No. Proszę Państwa, poprosimy o wiersz. Przedstawię wiersz inspirowany poezją Wisławy Szymborskiej. Wiersz, który brał udział w konkursie, w turnieju jednego wiersza. Ale już nie powiem, albo powiem, że zdobył złoty tarik. Dwie róże. Dziś przynosisz mi dwie róże, tak różne w swojej naturze. Ta pierwsza bielą się śmieje, jest jak sanna, jak wesele, delikatna i nieśmiała, wiotka, a jednak wspaniała. Druga szkarłatem przygnębia i krwistością, choć też piękna, swoją dumą raz przygniata, to figlarny motyw wplata. Przyglądam się każdej róży, każda inną miłość wróży. No bo nic się nie powtarza, nic dwa razy się nie zdarza. W których płatkach się zanurzyć? Białej czy czerwonej róży? Czy szukać cichej miłości o zapachu codzienności, czystej niczym biały welon i przyjaznej ptasim krelon? Czy wybrać miłość burzliwą, ognistą i zapalczywą, niepewną, budzącą trwogę, z którą różą ruszyć w drogę? Dwie miłości i dwie róże w barwach bieli i w purpurze. Nic dwa razy się nie zdarza, nic dwa razy nie powtarza. Dziś przynosisz mi dwie róże. Wstąpiłaś do kawety, gdy już przestałeś być nauczycielem, ale zacząłeś
zaczęłaś wtedy dopiero pisać wiersze, czy to było wcześniej? Oj, dużo wcześniej. W pracy zawodowej jak najbardziej twórczość mi się przydała. No ja nauczyłam muzyki i jak najbardziej moje piosenki śpiewała młodzież, także też część mojej twórczości jest poświęcona dzieciom, młodzieży. To bardzo się przydało. No, a I tutaj w tym tomiku, który masz w ręku, są właśnie przez cały przekrój twojego życia, czy zebrane wiersze przez ten rok? Tutaj są wiersze zebrane od 2012 roku, ale kilka jest jeszcze wcześniejszych wierszy. Także tak, jakby zebrane rzeczywiście. Wszystko zebrane z szuflady. Tak. A dlaczego właśnie wcześniej nie odważyłaś się na publikację, czy też publikowałaś, ale kamena dała ci tą siłę? Tak, kamena dała mi siłę, a poza tym praca zawodowa bardzo była wyczerpująca. Nie miałam czasu, żeby zająć się właśnie wydawaniem tomików, a to było marzenie mojego życia, muszę przyznać, i się udało. I oczywiście gratulujemy, no i oczywiście to jest też kwestia, żeby trafić w to miejsce, w ten czas i dla tych ludzi. Ja widzę, że mamy jakieś pytania, więc... Nie, ja się cieszę, że słyszę, że marzenia się spełniają. Pytania jadą, ja dziś zawsze mam pytania, kiedy dostanę nam następny utwór do mojej poezyki, także poproszę cię jeszcze jeden wiersz. Ja przy okazji, jak jestem tutaj, jest pan Marek Kubicki, to właśnie ta piękna okładka, a w środku są też moje grafiki. To zawdzięczam właśnie Markowi, także tutaj mogę publicznie, mam okazję podziękować też. I jeszcze tak, taki już krótszy. Wiesz, jak już można było zauważyć, jest dużo liryki, już tak. Wiersz kiedyś. Kiedyś budziły mnie te pieszczoty, a były jak smak daktyli złotych. I jak melodie bezkresnych światów niesione na barwnych skrzydłach ptaków. Kiedyś budziłeś mnie ciepłym szeptem. Drżało me ciało, drżało powietrze. Płynęły słowa, strumienie ognia, skamlały szczęście, byłam ich głodna. Kiedyś zasypiałam w twych ramionach, brałam miłości soczyste grona. Kołysana nurtem miodnej rzeki, w konarach ramion chcą spać powieki. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. Dziękuję. Też dziękujemy. Dziękujemy. No i jakie plany na najbliższe miesiące? A tutaj już Natalię, żeby się szykowała do nas z naszym występem. A my szyjmy, żeby Natalia się przygotowała. A my opowiedzmy o twoich planach. Tak. Zaplanowane mam występy, takie programy moje autorskie, muzyczne. Współpracuję z Biblioteką Nad Wyraz, na przykład 16 maja o 13.30. Potem też współpracuję z Weną, to jest taka już grupa bardzo twórcza. Tam jest projekt, taki wspólny projekt Dzieci Wojny. Bardzo trudny temat, ale szykuje się coś wspaniałego i to będzie w czerwcu. Tam śpiewam i są też moje wiersze, będą przeczytane. Mam nadzieję, że zaprosisz. Tak, to będzie koniec czerwca, ale jeszcze konkretną datę podam. Czyli najlepiej śledzić po prostu twojego filmu, gdzie będą te wszystkie informacje. Profil jest bardzo łatwy, Jadzia Muzyk, także... Tak, zapraszam. Tak, bardzo chwytliwe. Widzę, że Natalia już jest gotowa w blokach startowych. Muzyk oddaje głos muzykowi, także... Gratuluję też pięknego głosu, bardzo. Żeby nam przeczytać. Nie chwalmy ją, dopóki nie wystąpi ostatni raz. Tak.
Więc dziękujemy Jadzia, naszym i Państwa gościem była Jadzia, a my zostawiamy Państwa z Natalią. Zaproszę do nas kolejnego artystę, no i działacza społecznego, mecenasa kultury, można tak powiedzieć, Małgorzata Skwarek-Gałęcka. Opowiedzmy coś właśnie tutaj o Małgosi, która do nas już będzie dążyła razem z Ryszardem. Ja nie wiem, czy będziemy mieli tyle czasu. Ona musi chyba z Katowic przychodzić, żebyśmy mieli czas powiedzieć wszystko o niej. Myślę, że najlepiej... Idź wolniej po prostu. Ja powiem bardzo krótko. Człowiek, poezja. I poproszę, żeby ona się przedstawiła lepiej. Żebyśmy o czymś nie zapomnieli przynajmniej. To jest bardzo ciężko mówić. No tak? wiem. Więc ja się bardzo staram robić różne rzeczy. Jak mi to wychodzi? I ci się udaje, to jest. Teraz myślę, że jeszcze nie mam konkretów, ale w tym roku będzie taka ważna dla mnie impreza, 10. zlot poetów. To jest ogólnopolska impreza. Przyjeżdża bardzo wielu poetów z całej Polski. Nie tylko, bo i sympatyków, nie tylko poetów. I impreza bardzo zwykle się udawała. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku.
brałeś udział, to też możesz coś powiedzieć i jakoś ocenić to, bo mnie jest ciężko jako organizatorowi, bo biegam, zajmuję się wszystkim po trosze, więc... Tak, moja ocena jest bardzo, bardzo wysoka. Ja pierwszy raz byłem w zeszłym roku na 9 zlocie. Na pewno nie przepuszczę 10. Poznałem dużo ludzi. Po prostu piękna atmosfera, fajnie jest. Nawet z tego względu nie tylko usłyszeć dobrą poezję, a poznać dużo, dużo różnych ciekawych ludzi. Ty też teraz rozumiem, że te Bieszady, co organizujesz raz miesięcznie, to one już będą cykliczne. Tak, tak zamierzam, żeby były cyklicznie. Już rozmawiałam wczoraj w Poleskim Ośrodku. To jest Ośrodek Sztuki na Poleśko, tak teraz. I, to jest ten ośrodek, co ostatnio było tam. Tak, tak. Piękny ośrodek, naprawdę. Bieszada też się wypowiadała, prawda? Tak. Miejsce jest urocze, ciekawego gościa przedstawiła, następnym razem też przypuszczam, że będzie tak, jakiś ciekawy gość. Tak, będą zaproszeni, no i będzie mnóstwo poezji, będą jeszcze niespodzianki, będzie turniej jednego wiersza krótkiego i z nagrodami oczywiście, także... Też dużo antologii, jak to powiedzieć, tworzysz. Tworzy, między innymi ja osobiście byłem na polsko-peruańskiej antologii, co dla mnie było bardzo ciekawe. Nie ja tworzyłam, ale promowała Małgosia, co było na początku dziwnie, jak to Peru z Polską i te dwa kontynenty w ogóle, ale też bardzo udany projekt, bardzo, bardzo. Tak, łączyły to jest takie połączenie. Kobiety w Peru i kobiety w Polsce i ich podejście do wolności, do spraw. Do życia w ogóle. Tak, do życia. I następna biesiada też mogę zapowiedzieć, bo już ustaliłam termin, będzie 8 czerwca o 18. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać, a ponieważ przy ośrodku jest przepiękny ogród, to mam nadzieję, że właśnie wykorzystamy tą przestrzeń dobrze. No dobrze, że powiedziałeś datę, bo ta ostatnia Bieszada akurat organizowałem z Aśką Guzik wieczorek i się trafiał z Bieszadą, to przesunęliśmy dzień wcześniej. Nie chcieliśmy przepuścić tego. 8 czerwca, tak. Troszkę później niż ostatnio, ale dni będą już dłuższe, bo to czerwiec. Mam nadzieję, że i cieplejsze. I cieplejsze, tak. Dobrze, to się poprosimy, żebyś przedstawiła twoją twórczość. Razem z Ryszardem będziecie przedstawiać, czy? Coś za cicho? Najpierw przeczytam coś, bo przyniosłam tutaj tomik, który będę chciała też... Nie, żebyśmy nie zapomnieli Ryszarda przedstawić, bo to też jest ważny gość. Zaraz on macha ręką, ale... Nie. On zawsze jest taki skromny. Ja tutaj przyniosłam właśnie tomik i dwa komplety zakładek i zakładki jeszcze luzem. Jeśli będzie chciał nabyć taki komplet zakładek, to jest taka forma tomiku, miniaturki, fragmenty moich wierszy i fragmenty obrazów. Też twoich? O! Tak. Widzisz coś nowego. Tak. W końcu coś nowego się nauczyłem. Jeszcze są tutaj takie luzem, to oczywiście też można. I tomik wierszy. To nie jest ostatni mój tomik, ale ponieważ wznawiałam go, bo takie było zapotrzebowanie. Codzienne i niecodzienne. Tomik jest w formie takie, że są polskie wiersze i tłumaczenie na język niemiecki. I z tego może pan... A powiedz mi, jak wspomniałaś o tłumaczeniu, co myślisz, czy takie tłumaczenie daje radę oddać to, co powiedzmy, polski poeta napisał, przetłumaczyć obojętnie na jaki język. Czy daje
to prawdziwość tego wiersza. Znaczy tak, dla mnie jest tłumaczenie jest przekład, tak? Tłumaczenie to jest dosłowne i ono bardzo często się gubi w słowach. Jeśli chodzi o poezję. Natomiast przekład oddaje sens. On nie musi być dokładny, nie musi być przykład tych samych słów, tak? Tutaj już mamy doskonałą tłumaczkę na sali, więc ona pewnie więcej na ten temat by potrafiła powiedzieć, ale... Ja nie mówię o same słowa, bo tak, sam ale ja chcę tłumaczyłem z bułgarskiego na polskie, to tak jak mówię, na przykład kawały się nie da przetłumaczyć i to większość, 80%, no i podobnie, bo się gubi ten sens tak, dokładnie. Tak. I dlatego sobie myślę, że też wiersz jakoś się nie przetłumaczy. I nie jest to tutaj nie ma tłumaczenia. Można sobie najpierw przetłumaczyć, a potem robić z tego przekład. Ja właśnie tego serbskiego autora słuchałem trochę, tam kojarzyłem z tego serbskiego, bo to, ale były dwa inne wiersze, No były, może nie inne, bo myślę, że oddawały sens tego, co... Bo ja próbowałam troszeczkę, bo ten serbski jednak da się trochę zrozumieć, prawda? No to są słowiańskie języki. Tak. Czytałam sobie w języku oryginalnym i potem tłumaczenie Olgi. I wydaje mi się, że sens oddała, mimo że moglibyśmy się tam sprzeczać co do pewnych, ale każdy z nas mógłby to ująć inaczej, prawda? Ważne, że jest oddane ta idea, to co autor chciał właśnie przekazać. No właśnie autor był bardzo ciekawym człowiekiem w ogóle jako całość. Twórczość i bardzo sympatycznie. Tak. Także dobrze z nim się rozmawiało, dobrze się słuchało i no mam nadzieję, że ten kontakt jakoś uda nam się utrzymać, bo już pojechał z powrotem do Serbii. To cię poprosimy. Przedstaw twoją twórczość. Rozlało się na suficie, na kloszach lampy. Wniknęło w strukturę szafy, mozolnie przeganiając szarość. Podpełzło do stóp sofy. Kolejno obejmowało w posiadanie kolory obrazów. Nasycając, wyłuskiwało oczy z łupinek snu. Dłonie z bezruchu. Plastyczny dom. Zielona czupryna łąki nastruszyła się. Słońce spada prysznicem przez sito chmur na głowy ciekawskich maków, błękit chatów. Jaskółka musnęła blaszki liści, strącając światło. Drzewa próbują odfrunąć pod niebo, myśląc o deszczu, jak modlitwa. Wbiegłaś w dorosłość przez 18 furtkę. Poczułam, jakby wicher wyrwał okna z zamkniętego domu. Spakowałam troskę w węzełek. Jest pod ręką na dolnej półce, żeby nie kusiło. Często spoglądam w przeszłość przez peryskop zdjęć. Mała dłoń, ciepło obok snu. Wraca głosem cudzych dzieci. Nie wyprostuję dróg przyszłości. A ja nie wiem, jak ci zadać to pytanie, bo nie lubię pogłosek, ale taka pogłoska dotarła do mnie o zlotach. Czy to prawda, że 10 zlot będzie ostatni? Tak sobie zakładałam na początku, że tych zlotów będzie 10, bo jednak jest to olbrzymie takie wyzwanie organizacyjne.
zobaczymy. A może ktoś przejmie? Może ktoś przejmie, a może ale jednak nie zostaniemy przy tym, zobaczymy. A może się zmieni troszkę formuła? Ale ona niech się zmieni, a ty nie zostawiaj tego. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie przed nami 10. No, który jest bardzo ważny i Liszowie. A przedstawisz nam Ryszarda Krause, bo wiem, co on powie, a tam co o mnie. Myślę, że najlepiej sam o sobie powie. To spróbuj. Nie, gdzież by tam? Ja wolę śpiewać, niż o sobie gadać. Nie mówiłem. Przedstaw nam, bo opowiedz nam trochę o. Oprócz, że na japie uczestniczył. Tak, na japie to bardzo dawno. Jest bardem, 44 lata czyli jest autorem zarówno tekstów, jak i muzyki. Nie pisze muzyki do innych tekstów, oprócz jednego mojego. Tak. I występuje już od ho, od lat, od jakich lat, Rysiak? Od 70. Od 70. Ale tak. Zawsze były to festiwale studenckie, zdobywał nagrody, miał nawet nagrodę taką. Kilkadziesiąt rękę. Tak, dokładnie, ale ministra też miałeś tą. Nagrodę w 80 roku w Myśliborzu, nagrodę ministra kultury i sztuki za oryginalne propozycje estradowe i nagrodę publiczności, która jest jakby. I zaręczam, że to naprawdę były oryginalne. Ja też mogę powiedzieć, się wtrącić, tutaj byłem na takiej imprezy Weny. Rysiu przyszedł, nie pasowała mu gitara i w pewnej chwili powiedział, ale moje piosenki są tekstowe, tak pierwszy raz słyszałem ten wyraz i jego piosenki naprawdę są tekstowe. No, ja jestem tekściarz, żaden ze mnie gitarzysta, żaden ze mnie śpiewa. Aż taki skromny nie być. Jest tak zwany anturaż. Jak zaczynał, to grał na nocniczu. No właśnie, jeszcze nie umiałem grać na gitarze. W 80 roku po raz pierwszy wziąłem gitarę do ręki. No, a występował wcześniej i założył nawet zespoły, które zdobywały nagrody. Także nie bądź taki skromny. Zagraj nam coś. Okej, to dwie piosenki, chyba że Fox Populi będzie chciało trzecią, bo na to w drugiej wspomoże mnie Małgosia. Obie jakby są w temacie, tylko powiedzmy, że pierwsza jest smutniejsza niż weselsza. Druga, ale też ma jakby optymistyczną nutkę. Jest spokojniejsza. Druga natomiast wręcz zachęca do tego, żeby. No, zresztą Państwo usłyszą. Cześć. Pierwsza amplituda, druga, nie powodujmy strat. Kochana,
cały gardła i tak do samego rana rozwiej mi wszystkie złe sny. Jestem już za stary na pobór organów, chyba na nie żadnych nie robią zapisów, więc pewnie nie będziesz sadziła bukszpanów. Ja nie obejrzę od spodu cyprysów, póki ciągłej linii brak na monitorze, póki przelatuje po nim amplituda. Będzie gorzej, niewiara zabija, wiara czyni cuda. Rozśpiewaj się, kochana, nie żałuj gardła i tak do samego. Żałuj gardła i tak do samego rana rozwiej mi wszystkie złe sny. Rozśpiewaj się, kochana. Kochana, rozśpiewaj się. No i właśnie się rozśpiewa, mam nadzieję. Nic tu nie widzę, mam ściągawkę, ale... Najnowsza piosenka. A, czy już z przełomu lat, ale fakt, że po niej jeszcze nic nie napisałem. Nim to wszystko się rozwali, tak jak jajko w mikrofali, zanim ziemia się rozpłynie, niczym woda w chrzczonym winie, nim nas wchłonie czarna dziura, zróbmy mały spacer w chmurach. W naszej szkole przetrwania zapomnimy, że czas wciąż ucieka. Jeszcze tyle tu marzeń czeka na spełnienie, tyle jeszcze zakrętów nieznanych, tyle muz przynoszących jasność i natchnienie, tyle jeszcze chwil niezapomnianych. Nie! To jeszcze nie pora na fajrant, ciągle dla nas obraca się świat. Wciąż w komplecie wesoła ferajna, nie ma sensu powodować strat. Jeszcze diabli nie tańczą dokoła i do kotła nie wrzuca nas czart. Musimy twardo stawić czoła, mówiąc, że to nie meta start. Czeka, byleby stać na świeczniku.
tylu chętnych, by wzniecić jakieś małe powstanie, tyle ustaw w zamrażalniku. Tylu jeszcze kretynów tutaj się narodzi, tylu mądrych i porządnych ludzi. Lecz dopóki codziennie słońce dla nas wschodzi, to korzystnie się rano obudzić. Nie, to jeszcze nie pora na fajrant. Ciągle dla nas obraca się świat. Wciąż w komplecie wesoła ferajna. Nie ma sensu powodować strat. Jeszcze diabli nie tańczą dokoła i do kotła nie wrzuca nas czart. Złu musimy twardo stawić czoła, mówiąc, że to nie metastart. Nie, to jeszcze nie pora na fajrant. Ciągle dla nas obraca się świat. Wciąż w komplecie wesoła ferajna. Nie ma sensu powodować strat. Jeszcze diabli nie tańczą dokoła i do kotła nie wrzuca nas czart. Złu musimy twardo stawić czoła, mówiąc, że to nie metastart. Nie, to jeszcze nie pora na fajrant. Co, co? Koniec. No powiedział koniec, Rysiu, i koniec, i będziemy się kłócić. Nie, no to ja mogę jeszcze jakiś ten, bo ja... Przepraszam bardzo, na konkretnie było, że na nasze życzenie będzie trzecia, jestem pamiętna. Dobra. To nie koniec, Ryś. Ale to ja muszę wziąć łyczek, bo ja mam tak zaschnięte bajki. Bajki, dobra. Nawet dwa łyki. No już, sekundkę. A to nie będzie piosenka na dwa głosy. Będzie pierwsza piosenka, którą napisałem dla Małgosi. Jak już byliśmy razem, tylko wezmę łyczek. To pozwalamy nawet dwa. Thank you.